kreatywnej, kanale o ekologicznym stylu życia, o zdrowiu, o dobrym samopoczuciu oraz ciuchach z second handów, ciuchach vintage. Pokazujemy też live'y z naszego sklepiku vintage. Dzisiaj pokażę Wam nowy filmik z rodzaju zabieram Was do lumpeksu. Odwiedziłam całkowicie nowe lumpeksy, a były to lumpeksy w Myślenicach. Jeszcze nigdy tam nie byłam na zakupach. To zobaczycie za chwilę w relacji. Więc pokażę Wam te second handy, coś tam Wam opowiem, więc będzie to taka około 10-minutowa wyprawa ze mną. Zaraz do niej przejdziemy i tymczasem na końcu pokażę Wam haul, co kupiłam w tych sklepach, a były to 4 sklepy właśnie w Myślenicach i mam nadzieję, że Wam spodoba, zobaczycie stylówki z tymi rzeczami, no i zapraszam Was bardzo serdecznie na ciąg dalszy. I oczywiście bardzo Was proszę o polubienie filmiku i o zasubskrybowanie mojego kanału i bardzo przepraszam za dzisiejszy dźwięk, ale nie ma wpływu niestety na wiatr, a jest naprawdę bardzo, bardzo silny wiatr. Mam nadzieję, że pozwoli mi skończyć nakręcać. Przechodzimy do relacji. Cześć kochani, witam Was dzisiaj z Myślenic. No i dzisiaj będzie program z cyklu Zabieram Was do lumpeksu. Będę szła do 3 lumpeksów, które pokazały mi się po prostu w GPS-ie, bo nie byłam tutaj. Byłam oczywiście w Myślenicach na Zarabiu, czyli na kąpielisku nad Rabą, w parku wiele razy, natomiast nigdy nie byłam tu na zakupach. No i stwierdziłam, że dzisiaj mając blisko Zdobczyc, gdzie mam biuro księgowe, zajrzę tutaj. No i zobaczymy. Pierwszy sklep to Tekstylowo. Jest tam za mną, zaraz zobaczycie. No i zobaczymy. Byłam w Tekstylowo już w innych miejscach, więc nie będzie jakiejś wielkiej niespodzianki. Zobaczymy, co tam jest. Mam nadzieję, że będzie coś fajnego. Sfilmuję ile się da. Nie wiem, jaka to ulica, wiecie? A, jest, Rzemieślnicza. Słuchajcie, ulica Rzemieślnicza naprzeciwko numeru 1. No i tam na górze jest sklep. Tak, są ceny, tak samo jak w Wadowicach. Podobnie się to rozkłada. 100% w piątek. O, czyli dzisiaj trafiłam na nowy towar. No to w sumie super, bo będzie wiadomo, co można kupić i za jaką cenę na nowym towarze. Dzisiaj jest 100% ceny. W czwartek 7 zł za sztukę. Zobaczymy. Tak to wygląda. No i słuchajcie, tutaj oglądam trochę torebek. Nie wszystkie wzięłam. Tutaj była fajna vintage biała torebka ze skóry, ale wiecie co, trochę niepraktyczna, niepraktyczne wkładanie. Wiem, że większość osób szuka jednak takich rzeczy praktycznych. Tutaj jest przepiękna torba w cudownych kolorach, którą nie wiem, czy sobie nie zostawię, bo mi się tak podoba. No i kilka sukienek, zobaczycie jak tu mierzę, nawet jeden żakiet. Właściwie to była marynarka męska, ale w fajnym kroju, taka długa. Jednak się na nią nie zdecydowałam, wiecie co, w stosunku do jakości tych rzeczy, to te ceny na tym nowym towarze no, są wysokie. No w sensie, wiecie, no ja kupuję coś po to, żeby też coś na tym móc zarobić, a nie po to, żeby się przejechać kawał drogi, zmęczyć i nic z tego nie mieć.
No i no za sztuczne rzeczy to już stwierdziłam, że nie będę dawać takich pieniędzy po prostu. No i tutaj mierzę kilka fajnych sukienek. Ta pierwsza jest z bawełny, jest w takim troszkę vintage stylu, fajne kwiatki z rękawami. Druga jest w dużym rozmiarze, bardzo fajna, też bawełna to jest. I to jest w ogóle nowa sukienka, ale naprawdę jest spoko, chyba rozmiar L to jest. Bardzo mięciutka, ma takie rozcięcie na boku. No i tutaj jest śliczna sukienka z rękawem, w takim stylu oversize, biało-czarna. Bardzo ładne wzory, takie asteckie wzory, ale naprawdę bardzo ładnie wykonane to jest. Świetna sukienka. Tutaj znowu sukienka z bawełny w stylu indyjskim, jest bardzo ładna, ale ja mierzę na moją sukienkę, więc wiecie, nie zwracajcie uwagi, że tam grubo to wygląda, bo po prostu pod spodem mam tą jedwabną moją. Co? Na chyba 1000 sukienek, bo widzieliście jaki duży sklep, a sukienek jest mnóstwo i na nowym towarze. Znalazłam tylko w sumie 3-4 sukienki z takich naturalnych tkanin, które nie były poliestrem czy nylonem. Słuchajcie, i druga rzecz to w ogóle nie ma przymierzalni w tych sklepach. Nie wiem, co to jest za polityka. Napiszcie, co sądzicie. Dla mnie sklep, tak duży sklep, gdzie naprawdę można by 4 przymierzalnie zmieścić bez żadnego problemu, to moim zdaniem brak przymierzalni to jest no to jest po prostu brak szacunku dla klienta. Może nie mam racji, może napiszcie, czy uważacie, że nie mam racji, ale ja uważam, że to jest że każdy człowiek, jak kupuje rzeczy w sklepie, w którym nie ma zwrotów, bo nie ma tam zwrotów, nawet jak od razu zapłacisz i zobaczysz coś, to nie przyjmą ci, to powinna być szansa zmierzenia tych rzeczy, bo okej, sprzedaż wysyłkowa się troszeczkę kieruje innymi zasadami. Możemy zmierzyć w domu i odesłać, powiedzmy, do pewnego momentu, ale no ale brak przymierzalni i niemożność zmierzenia tego, a z drugiej strony, gdy się okaże, że coś jest nie tak, niemożność oddania, no to to już jest według mnie dosyć nie fair i wydaje mi się, że chyba więcej nie pojadę do tekstylowo, ani tu, ani w Wadowicach, bo uważam, że to jest trochę pomiatanie ludźmi, że to jest takie wyzysk, trochę wyzysk, wiecie, bo, no bo z drugiej strony, skoro nie możesz przymierzyć, to może coś być z tym nie tak, może się okazać, że nie wiem, że jest jakoś dziwnie skrojone, a nie masz szansy tego, no czy możesz to włożyć na, albo rozebrać się publicznie w sklepie, no. Ale to nie jest okej, okay. To nie jest okej. Okay. Ja stwierdziłam, że chyba to jest moja ostatnia wizyta w tekstylowo, chociaż kupiłam kilka fajnych rzeczy, zobaczycie w przebitkach. Lecimy dalej. Słuchajcie, znalazłam jeszcze jeden bumpek, taki mały, naprzeciwko Galerii Myślenice. To jest Galeria Myślenicka. No i zobaczymy, co tam jest. Taki jakiś prywatny. No zaciekawiło mnie to, bo takie małe sklepy często są fajne, są inne rzeczy w nich. Sorry za moje włosy dzisiaj, ale jest trochę pada i jest wiatr. Więc nie jest ciekawie. Idziemy zaraz zobaczyć, co. Jak przyjdziemy? Moi drodzy, wyszłam z tego małego second hand bardzo fajnie, bo dzisiaj było. Była tam wyprzedaż po 3 zł. Powiem wam, że fajne rzeczy jak na 3 zł. Kupiłam nawet jedne świetne buty za 3, więc jest nadzieja dla sklepów. Jednak wiecie, no tego typu sklepy mogą sobie pozwolić na wyprzedaż, no bo to jest zakup hurtowy, więc żeby im się zwróciły te średnio te wszystkie koszty, to tak czy inaczej coś odzyskają sprzedając po 3 zł. Ale przy moim trybie pracy, przy tym jak nasz sklep funkcjonuje i jakie mamy koszty, jak musimy jeździć za każdą praktycznie rzeczą, potem ją prać i tak dalej, no i nie mówiąc o całym centrum Wieliczki i tak dalej, no i jestem. Jest sieciówka, którą bardzo lubię, do której często chodzę w innych miejscowościach. Zobaczmy, co tu jest. Tak sobie idę właśnie obok Zagładu Pogrzebowego Nadzieja. Pewnie na spotkanie w przyszłości w innej rzeczywistości. Tymczasem idziemy teraz. A dzisiaj pogoda jest, patrzcie, już będzie burza chyba. Przed chwilą już padało, ale wzięłam parasol na szczęście.
Mam nadzieję, że coś fajnego będzie. No, po zakupach. Zastanawiam się, czy jechać jeszcze do Bigi, bo trochę czasu już minęło. Już jestem trochę zmęczona i chyba sobie daruję tą Bigę. Już nie wiem, kiedy następnym razem będę w Myślenicach, więc jeszcze się zastanowię. Zobaczę, jak daleko tam jest. Znalazłam miejsce, gdzie jest Biga. Mam nadzieję, że dobrze trafię, bo był napis, ale na razie nie widzę sklepu. Trochę się tutaj pobłądzę, bo w ogóle nie znam Myślenic w ogóle. Jestem na jakimś osiedlu takim, widzicie? I tam był szyld Biga, więc może właśnie tu jest jakiś taki pawilon z Bigą. Będziemy patrzeć, co się dzieje. Słuchajcie, w sumie fajnie jest tak badać nowe miejsca, odkrywać, patrzeć, co w nich jest ciekawego. No zobaczymy, jak tu jest. Czy znajdę tą Bigę w ogóle? No, widzę, że jest tutaj szyld i jest, dobra, znalazłam, słuchajcie, o, jest tam Biga, odwrócę. No i skończone zakupy. No i uwierzcie lub nie, ale w całej Bidze jest taka bieda, ja nie wiem. Tam są same jakieś takie sieciówkowe, strasznie sztuczne rzeczy. Jest outlet ASOS-a i te rzeczy ASOS-a to są tak strasznie złej jakości, że nawet te nowe rzeczy z metkami, no w życiu bym tego nie kupiła, już nie mówiąc o cenie, ale nawet jakby były za 5 zł, bo to już od razu wygląda po prostu jak szmata do podłogi. Masakra. Kupiłam jedną rzecz, którą już kiedyś kupiłam, identyczną w tym samym rozmiarze, więc śmiech, pokażę Wam za chwilę. Tymczasem jadę do domu, bo już jestem i zmęczona, i głodna, i najeździłam się dzisiaj. Ach, wracam, kochani. Widzimy się w przymiarkach i mierzymy i w ogóle. Cześć! No i kochani, tak wyglądała moja wyprawa. Pogoda się trochę zepsuła, ale mój humor się w sumie nie zepsuł. Część second handu mnie trochę rozczarowała, jak już to mówiłam na filmie, ale już nie będę teraz tego poruszać ponownie, więc pokażę Wam teraz przepiękne zdobycze. No i zacznę chronologicznie, czyli najpierw ten sklep, który odwiedziłam jako pierwszy, to było Tekstylo. Moi drodzy, w pierwszym sklepie w Tekstylowo, tak jak tam narzekałam na te przymierzalnie, no rzeczywiście to mi się bardzo nie podoba i chyba rzeczywiście będę konsekwentna i się nie będę tam wybierać więcej. Natomiast kupiłam naprawdę fajne rzeczy, to była nowa dostawa. Jak na tyle rzeczy, to naprawdę było bardzo mało fajnych rzeczy, moim zdaniem, bo to jest bardzo duży sklep. Ale udało się coś kupić i pokażę Wam teraz.
Słuchajcie, buty, przecudowne buty. Naprawdę dwie pary butów mi się tam podobały. Jedne wzięłam tylko, bo drugie były takie takie zwykłe po prostu. Fajnej jakości, ale zwykłe. Natomiast te buty są cudowne po prostu. To są buty ze skóry 100%. Rozmiar 39. Zobaczcie, jakie są piękne. Takie jakby sneakery. Tak, one mają formę sneakerów. Są przepięknie wykonane. Zobaczcie. Naprawdę są cudownie wykonane. Mają dziurki. To jest czysta skórka w środku i na zewnątrz z takimi dziureczkami, więc bardzo będą przewiewne. Idealne buty na przykład do chodzenia wygodnego w lecie. Zobaczcie. Fajne. W ogóle nie są używane. Zobaczcie w środku, bo tutaj może ktoś się raz w nich przeszedł, tak jak już wcześniej mówiłam, ale w środku jest czyste. Tu jest metka z tego sklepu. One kosztowały ile tam? Kilkadziesiąt złotych. Dobra. W każdym razie macie tutaj skóreczkę w środku. No i zobaczcie, jaki przecudowny, taki koralowo-czerwony kolor. Naprawdę są, no przepiękne są te buty. Moi drodzy, jakbym ja miała 39, to te buty nigdy nie opuściły mojej garderoby. No popatrzcie, jak są wykonane. Tu jest skóreczką obszyte. Tu jest taki jakby, taka guma, która imituje rypsy jakby. No i patrzcie, no naprawdę, no piękne. Jeszcze tak wyprofilowane są do góry. Będzie fajnie stopa się w tym czuła. Będzie bardzo komfortowe. I w ogóle podeszwy też są z takim tutaj trochę miękkim. W środku zobaczę. W ogóle nie były noszone, słuchajcie, bo w środku jest perfekcja jest. I mają takie lekko miękkie te podeszwy, więc to są takie buty typu komfortowego, ale też są bardzo stylowe i właśnie bardzo takie wyglądają jak sneakery. No i te dziurki, to jest zbawienie w lecie, słuchajcie. Możecie nawet bez skarpetek spokojnie, moim zdaniem, takie buty nosić. Albo z cieniuśkimi stopkami. No... Naprawdę, to jest perła tych zakupów, moim zdaniem. 39. No więc niestety na mnie za duże. No i teraz lecimy z sukienkami. Bardzo, no, sukienki to jest to, na co się tam nastawiałam i kupiłam sukienki, rzeczywiście. No, było tylko kilka naturalnych, praktycznie wszystkie kupiłam. Jednej nie wzięłam, która była podarta po prostu. Całkowicie rozdarty bok miała, mimo wszystko była wycenione tak jak reszta, żadnej zniżki, więc... No takie coś to już uważam, że jest przesada. W ogóle nie powinna ona być w sprzedaży, jeżeli już to za 2 zł, żeby ktoś sobie, nie wiem, ewentualnie odciął tą część i sobie ją przerobił albo zrobił z niej spódnicę, a nie, że sprzedajemy to nadal za jakieś 40 zł. To wiecie co, takiego czegoś to właśnie bardzo nie lubię w tego typu wielkich sieciówkach, bo to jest właśnie taki trochę brak szacunku. No sprzedaję jakąś szmatę. Wiecie co, ja nie sprzedaję rzeczy uszkodzonych. Jeżeli nawet się zdarzyło, że była jakaś malutka wada, to albo o niej mówię, albo po prostu nie sprzedaję tego. Robię z tego jakieś szmatki, robię z tego woreczki, cokolwiek. Jeżeli to jest jedwab, to scrunchy, a nie po prostu wyceniam rzeczy z dziurami, czy jakieś uszkodzone. No. Słuchajcie, piękna sukienka indyjska z bawełny. Zobaczcie, jaka jest śliczna. Popatrzcie na ten kolor. Ja się tak zakochałam, chyba sobie zostawię tą sukienkę, bo uwielbiam takie sukienki. I ma rękawek, no chyba, że się ktoś też zakocha, to się zastanowię, bo ja naprawdę mam trochę sukienek. I ma srebrną nitkę na całym materiale. Tu jest ciemniejsza część na tej falbanie. No jest bardzo, ta sukienka jest naprawdę w bardzo dobrym stanie, bo przy tych cenach, wiecie, to ja już oglądam te rzeczy, bo, no bo wiadomo, ja też czy nie chcę mieć rzeczy uszkodzonych, jak kupuję na nowym towarze, no i wiadomo, no też chciałabym na tym jakoś godnie wyjść, a nie żeby kupić coś, co potem będzie moją stratą, prawda? Ta sukienka jest przepiękna, zobaczcie, jak w niej wyglądam. No, nie wiem, dajcie znać, czy nie jest za duża na mnie, bo ona wygląda trochę jak MK, ale wydaje mi się, że z metki to jest bardziej S. 100% bawełna, ale napisane jest prać w chłodnej wodzie. Także jest to na metce napisane, więc nie ma problemu. Super. No oczywiście, że to srebrne to jest jakieś włókno metaliczne, natomiast reszta sukienki to jest po prostu bawełna. Bardzo lubię takie sukienki z tymi sznureczkami i z takimi jakimiś elementami ozdobnymi, folkowymi. Sukienka w stylu takim właśnie boho. Piękna, przepiękna. Dajcie znać, co myślicie. Ja jestem po prostu mega pod wrażeniem tej sukienki. Idziemy dalej. Kolejna sukienka z wierzchu będę pokazywać. Jest też super, firmy Mirage Collection. To jest rozmiar M, ale spokojnie może być to L, moim zdaniem. Metka mówi, że M. Tutaj muszę przyszyć ten panel w jakiś sposób, albo przeszyć dekolt jeszcze raz po wierzchu, żeby się ten panel trzymał w środku, bo to wyłazi. Ale jest jak nówka, zobaczcie. Bardzo ładna, musztardowa, a właściwie taka bardziej może
szafranowa taka bardziej jest ta sukienka, bawełna. I to jest chyba bawełna 100%, wydaje mi się, zaraz Wam powiem, bo mamy meteczkę, rozmiar M niby, 100% bawełna. Bardzo ładna sukienka, z boku ma rozcięcie. Ja nie będę jej mierzyć, bo ona jest na mnie naprawdę sporo za duża. Widzieliście w przymierzalni, że ma tu rozcięcie z boku, ale naprawdę fajnej jakości sukienka, długa. Ona jest bardzo długa, wiecie, to jest na wysoki wzrost sukienka. Co najmniej 1,65-1,67 m, tak jak ja mam, co najmniej. Oczywiście to pójdzie trochę do góry, bo tu jest gumka, więc na 1,65 m ona jest ok, ale jeszcze lepiej będzie na wyższy wzrost, na 1,70 m i powyżej. No i myślę, że spokojnie ML, bo tu jest napisane M, ale ja widzę, że ta sukienka się tak fajnie tu rozciąga i tu w biodrach jest dość luzu, więc na pewno będzie dobra też na rozmiar L. XL może nie, ale na L na pewno. W każdym razie fajna jakościowa sukieneczka. Polecam Wam bardzo tą sukienkę, bardzo ładna jest. Prosta, taka minimalistyczna. Teraz sukienka, która mi się bardzo spodobała, naprawdę. Jest to marka Rainbow, więc nie jakiś szał. I w ogóle tu jest napisane, że to jest rozmiar 34, ale wiecie co? Znowu, to jest jakaś rozmiarówka taka chyba też skandynawska, bo spokojnie SK, MK w to wejdą. Widzicie, bo tutaj jest spokojnie na tyle luzu. Oczywiście nie na jakiś bardzo duży biust, bo na bardzo duży biust na MK to już może tutaj trzymać. Ale jest tu luz, jest spokojnie luz. Zobaczycie, jak ją włożę. Fajny rękaw, znowu z takim rozszerzeniem tu, więc wygodny, przewiewny. To jest wiskoza. 100% wiskoza. Piękna maxi. No naprawdę, asteckie wzory może teraz nie są jakimiś wzorami na topie, natomiast to są bardzo gustowne, bardzo takie... One są też trochę takie w stylu afrykańskim, te wzory, powiedziałabym. Może nie tylko to jest asteckie. Takie folkowe wzory na przykład mogą być też w stylu afrykańskim. Zobaczcie, jakie ładne są te wzorki. No i bardzo fajna kolorystyka. Czarno-białe zawsze jest modne, tak naprawdę. Słuchajcie, teraz widziałam przepiękne torebki takie folkowe w H&M-ie właśnie w takiej kolorystyce. Takie proste, albo koszyki letnie. Jak to będzie super do tego wyglądać. Można sobie włożyć paseczek do tego, można bez paska, luźno, na kostium kąpielowy. No bajka, po prostu piękna sukienka. Dajcie znać, jak ja w niej wyglądam. Mi się bardzo podoba ta sukienka. Jest po prostu śliczna. Kolejna sukienka teraz. Przymierzę Wam, bo ta sukienka jest bardzo uniwersalnym kroju i można, myślę, że spokojnie od M-ki do XL-ki nawet ją nosić. 16 tu jest napisany rozmiar i to znowu jest bawełna. Chyba 100% bawełna, tylko tu mamy takie gumki, widzicie? I dlatego to jest... O! To jest tutaj na biust ta guma i chyba ona dochodzi nawet... Tak, ona dochodzi do pasa, więc to jest świetny krój z bufiastymi rękawkami i w takim bardzo fajnym, tradycyjnym, łączkowym wzorku w pięknych kolorach. Bardzo takie, to jest bardzo przyjemne i takie piękna kolorystyka. Czarny z takimi różowo-żółtymi kwiatami i takie szałwiowa zieleń. I ma rozcięcia też, jedno rozcięcie, przepraszam, na kolanie ma rozcięcie, zobaczcie. Tak od powyżej kolanka do łydki jest rozcięcie. Naprawdę śliczna sukienka. I jak mówię, myślę, że L-ka spokojnie, bo widzicie, jak to się tu fajnie rozciąga. Ale dajcie znać, bo mi się wydaje, że jak ktoś ma M, a nawet S, to też może naprawdę spoko być ta sukienka, bo ona ma i tak bufiaste rękawy. Ma rękawek i to bardzo przewiewny materiał jest, więc będzie mega na lato, zobaczcie. Ma taki, jakby taką fakturę, nie wiem, czy to będzie widać, ale ta bawełna jest taka grubsza, a jednocześnie lekko przezroczysta. I ma taki nadruk kratkowy jakby sam na sobie. Jest tkana w taką kratę fakturową i na tym jest ten nadruk dopiero. New look sukieneczka. Ale naprawdę fajna, naturalna sukienka w bardzo fajnym kolorze. Taka bardzo, bardzo klasyczna i bardzo modny. Krój jest bardzo modny. Dobra, idziemy dalej, bo mam jeszcze jedną sukienkę. Czy ta sukienka jest... Już nie pamiętam, czy ta sukienka jest z tego... Chyba to jest już sukienka z innego sklepu, słuchajcie. Dobra, te sukienki są już z następnych sklepów, ale będę po prostu szła dalej, bo tu już mieliśmy sukienki wszystkie stamtąd. Nie pamiętam, czy ta sukienka też... Dobra, słuchajcie, wszystko jedno. W każdym razie jest to sukienka z tych zakupów. Next, rozmiar 12. Świetna sukienka z takiej grubszej bawełny i ona ma piękny kolor. To jest taki stalowy granat. Zobaczcie, widać, że bawełna, nawet tak lekko jakby jest tutaj widoczny już ten szew.
Ma kieszenie w ogóle. Jest bardzo wygodna, więc ona jest na mnie za duża, ale i tak świetnie wygląda. Tego typu sukienki na każdym rozmiarze fajnie wyglądają. Nawet jak są za duże. W przeciwieństwie moim zdaniem do takiej sukienki tej żółtej, bo ona ma i gumkę i tutaj ma specyficznie zrobione te rękawy i to jednak musi być w dobrym rozmiarze, ale tego typu sukienka z takimi odciętymi rękawami i z takim dekoltem świetnie będzie wyglądać w każdym rozmiarze. No i zobaczcie, jak wygląda. Moim zdaniem naprawdę spoko. Można nosić, jak się ma oversize'ową, można nosić w swoim rozmiarze, czyli de facto to będzie najlepsze na ML ta sukienka. Piękna. I oczywiście zapomniałam o czymś. W związku z tym dokręcam Wam z ręki teraz. Zapomniałam o torbach. Kupiłam dwie fajne torby i to było tekstylowo. Obie są ze skóry. Ta torba to jest taki worek, włoska skóra, 100% skóra. Ona jest w takim kolorze, jak widzicie, szarym, jasno szarym. Zamsz taki, tłoczony w skórę węża. Tu ma świetny taki wisior, taki chwostek. I ma taki jakby portfel, który się wsadza do środka na łańcuszku srebrnym. Bardzo fajna torba w stylu takiego właśnie worka. Już Wam powiem, w środku ma zamek. Ma zamek w środku, także się zapina cała i ma też przegródkę normalnie na taką na dokumenty z zameczkiem. Genuine Leather Borsa Impelle. Jest to włoska torba, bardzo fajny kolor, super na lato. Druga jest rewelacyjna i nad tą torbą się zastanawiam, czy sobie zostawić, bo jest w świetnych kolorach. Wow, słuchajcie, jest w takich kolorach idealnych dla mojego typu urody, czyli szary, taki szaro-niebieskawy oraz z drugiej strony jest trochę takiego szałwiowego. Jest ze skóry oczywiście i nie dość, że ma tu rączki. Ma świetne przegródki i w środku, i na zewnątrz. W ogóle jest piękna w środku, zobaczcie, taka czerwona, z przegródkami, z różnymi gadżetami, takimi do przypinania kluczy. No cudo, 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 słuchajcie. Ma przegródki też takie skórzane w środku i ma też ten pasek dopinany, więc z tych dwóch toreb pewnie sobie tą zostawię, bo ja muszę mieć dużo praktycznych toreb. I widzicie, tak to wygląda, nie wiem, czy to się uda się zobaczyć, że ona jest taka, że można właśnie ją przewiesić nawet przez ramię, bo pasek jest regulowany, więc o. Więc jest super i ma praktyczne kolory, więc myślę, że ta torba zostanie ze mną, ale ta druga jest też przepiękna. Jeśli lubicie takie podstawowe kolory, przepraszam, jeśli lubicie taki minimalizm i kolor popielaty, taki jasny na lato, to bardzo Wam polecam tą torebkę. Jest przepiękna, więc na razie. Teraz pokażę Wam rzeczy z tego sklepu i to była chyba właśnie z tego kolejnego małego sklepiku sukienka. Teraz Wam właśnie pokażę, jakie rzeczy tam kupiłam, bo fajne rzeczy mi się trafiły. Na przykład, słuchajcie, taka bluzka. Tak, to jest bluzka z tego sklepu. Świetna bluzeczka z wiskozy. Już Wam powiem, czy jest skład, ale na pewno jest to wiskoza. Nie ma składu, natomiast zobaczcie, to może być wiskoza, też z bawełny, ale wydaje mi się, że to jest sama wiskoza. Bardzo fajny w dotyku materiał, taki lejący bardzo. Przepiękny zestaw kolorów, naprawdę śliczny zestaw kolorów. I ona ma taką mikrobaskinkę. Przymierzę Wam do czegoś, więc dajcie znać, co sądzicie o tej bluzeczce. Według mnie jest przeurocza, po prostu jest przepiękna i kolorystyka, i nie wiem jaka marka, bo wycięte metki zostały, ale jest w idealnym stanie. Naprawdę urocza bluzeczka. To było z tej wyprzedaży, więc się bardzo cieszę, o której tam Wam mówiłam. Druga rzecz z tego sklepu to są bardzo fajne spodenki vintage. Słuchajcie, są naprawdę mega. Na mnie są odrobinę tylko luźne, ale jednak trochę są luźne. Wiecie co? One chyba najbardziej na M-kę będą, bo tu jest w ogóle napisane, że rozmiar 40 i to jest Gary Weber. Patrzcie. Bardzo dobra marka. 50% sztuczne są te spodenki, natomiast druga część to jest wełna merino z lnem. W połowie są z wełny i lnu, natomiast to jest cieniutki materiał, więc tego w życiu nie zobaczycie, że to jest jakieś, że to jest jakaś wełna. To jest w dotyku jak len, naprawdę jak len. I to są takie spodenki prawie do kolan, takie dłuższe, bardzo modne w ostatnich sezonach, ale przede wszystkim popatrzcie na ten kolor. No po prostu jest boski ten kolor.
Przymierzę wam do jakiejś fajnej koszulki, do spodenki, do paska i do balerin. Zobaczycie, jak to stylowo mega może wyglądać. No i zastanawiam się, bo one są minimalnie na mnie za szerokie w pasie. Poradźcie mi, zostawiać, czy ktoś może będzie miał idealne. One będą mieć koło 70-72 w pasie. No cudowne, po prostu są mega, przepiękne. Kolejna rzecz. Ojej, spadło niestety. Kolejna rzecz z tego sklepu, bo tam część rzeczy była na takie max wyprzedaży, część rzeczy była na wyprzedaży 50% z normalnej wyceny. Takiej zwykłe ceny, jak są teraz w Lumpeksach. I to jest ta z 50% wyprzedaży chyba, tak mi się wydaje. Rozmiar 38, bardzo ładna sukienka Oasis z wiskozy. Przepiękny kolor, zobaczcie, jakie ma ładne te kwiaty. Takie koralowo-pomarańczowe, różowe, jest tam trochę też bordo i one są na granatowym, takim bardzo ładnym, delikatnym granatowym, ciemnogranatowym tle. Bardzo ładny wzór sukienki, bardzo ładny krój sukienki. Jeśli lubicie takie z rękawkiem w takim stylu, to wam bardzo polecam tą sukienkę, jest przefajna. No i nie wiem, czy jest na mnie dobra, bo jeszcze jej nie mierzyłam, będę dopiero robić stylówki po nakręceniu, więc dajcie znać, jak się wam wydaje. Wydaje mi się, że będzie troszkę za duża, ale nie dużo. Także może to jest taka typowa 38 rzeczywiście. Bardzo ładna sukieneczka, słuchajcie. Kolejna super zdobycz z tych zakupów. I właśnie to było też z tych 50% bodajże. Taka super sukienka. Naprawdę super sukienka. I ona jest z jakiegoś fajnego składu. Wydaje mi się, że to jest len z bawełną. Bo jest taka w dotyku dokładnie, jakby była len z bawełną. Czy ja znajdę na niej metkę? To jest pytanie. Bo to, że ona jest naturalna, to jest pewne. Tylko, czy mamy metkę? Metka jest wycięta, kochani, ale zobaczcie. Bardzo, bardzo fajny materiał. I to na pewno jest materiał naturalny. Wydaje mi się, że to jest len z bawełną. Len w tym na pewno jest. I druga część to jest moim zdaniem bawełna, to jest taka grubsza sukienka, ona będzie raczej na jesień i raczej chyba nie na mój rozmiar, ale jest w super, super stylu. W każdym razie gwarantuję wam, że to jest włókno przynajmniej w 90% naturalne, jeśli nie 100%. Ja bym stawiała na to, że to jest len z bawełną w 100%, w sensie bez dodatku sztucznego, bo ona w ogóle nie ma, nie jest w dotyku absolutnie, nic nie czuć sztucznego. Super sukienka, naprawdę. Bardzo mi się podoba też. Tak, to by było z tego małego sklepiku. No i wychodzi na to, że ta granatowa sukienka też była z tego sklepiku, którą wam wcześniej pokazywałam. No, ale... Aha, jeszcze jedna rzecz. Jeszcze dwie rzeczy. Kupiłam właśnie w tym małym sklepie. Jedna rzecz to jest taki żakiet. Żakiet o sweter, bardzo fajny wzorek. Taki trochę retro. Granatowo-biała rzecz. Z zameczkiem. Taki sweter zapinany na zamek. Zobaczcie, jaki uroczy. Też ma fajny skład. Po prostu sweterek zapinany na zamek z kołnierzykiem. Można używać jako żakiecik letni. Taka niezobowiązująca rzecz, ale spodobała mi się. Uważam, że 70% bawełny ma w sobie. Reszta jest sztuczna, ale i tak bardzo fajnie. Świetna. Wykończamy taką koroneczką. To jest naprawdę urocze. Wiecie co? Ja nie wiem, jaki to jest rozmiar, ale to chyba jest napisane. Firma Grazia Italy, już wam powiem. 38, czyli na mnie będzie tradycyjnie trochę za duża. Ma poduszki, więc fajnie będzie kształtować sylwetkę. Jak ktoś lubi kolor taki granatowy, biel, takie zestawienia właśnie typowo marynarskie, to super, super będzie fajna rzecz na lato. No, jeszcze ostatnia rzecz z tych zakupów w małym sklepiku. Nowe buty, przepiękne nowe buty. Znaczy one były noszone, ale nowe są w tym sensie, że pokażę wam środek, bo to zawsze w środku widać, że but jest naprawdę jak nówka. Obcas widać, że ktoś nosił, natomiast nie ma żadnych zdarć, żadnych rysek. I patrzcie, jakie są piękne. Firma Lodi, hiszpańskie buty, więc super. Hiszpańskie skórzane buciki w rozmiarze 36. Bardzo fajne mają te ozdoby. One są złote, słuchajcie. Złoto takie beżowe i takie, mają też te ozdoby ze skóry naturalnej. I nawet te tu kręciołki takie bardzo misterne i te wstążeczki, to jest wszystko skóra. Przesuper buty. Naprawdę piękne są, słuchajcie.
i mają niski obcas. One będą mieć gdzieś 6 cm obcasa. Więc to jest taka idealny obcasik na jakieś okazje letnie, takie elegantsze, do beżu. One będą robić moim zdaniem wrażenie, zaraz je przymierzę, bo ja mam niewiele, słuchajcie, niewiele większą nogę. Oczywiście ja te buty dezynfekuję, wiecie, takim tym sprayem Medisef, który jest przeznaczony profesjonalnie do dezynfekcji obuwia, więc nie ma się co tutaj martwić, że ja mierzę te buty na gołą stopę. Są bezpieczne. Tak, to jest na pewno 36, bo na mnie są za małe, tak zdecydowanie za małe. No i one będą robić wrażenie takie lekko cieliste, widzicie? Mam nadzieję, że to widać, że są w bardzo podobnym kolorze co skóra, więc będą też robić efekt przedłużenia nóg. Śliczne buciki, naprawdę. Bardzo, bardzo oryginalne. No, udało się, bo one były na wyprzedaży, więc jestem bardzo zadowolona z tego faktu. Kochani, teraz przejdziemy do sklepu Joy. Bardzo mało tam kupiłam, bo ten towar był bardzo, bardzo przebrany, więc kupiłam tam dwie rzeczy. Jedna rzecz to był bardzo fajny sweterek, świetnym składem, Mohair Blend H&M, rozmiar XS. Nie mój kolor totalnie, ale sweterek jest świetny składowo, modny, w idealnym stanie. No zobaczcie, w ogóle naprawdę jest mega, aż dziw, że nikt go nie kupił i został na wyprzedaż. 33% mohair, 31% wełna, więc już mamy 64% naturalnych włókien, w tym właśnie mohair i wełna. Fajny kolor, jeżeli ktoś jest typem jesieni czy wiosny, to będzie bardzo ładny. Bardzo milutki jest, jak na mohair i wełnę. To jest naprawdę bardzo milusi, przyjemny. No i nie ma żadnych wad, ja tutaj nic nie widzę takiego. A, teraz jest to, co mam na sobie, bo w tym sklepie kupiłam tylko te dwie rzeczy. Właśnie ten sweter i tą sukienkę, którą mam na sobie, jest świetna, 95% bawełny, jest to taki gruby materiał, sztywny dość, ale naturalny, ma elastan w sobie, 5% elastanu, ja do niej włożyłam pasek z krawata, bo mi ten kolor spasował tutaj, no i bardzo mi się podoba ta sukienka i właśnie ona jest taka trochę elegancka, ale też nadaje się do pracy na przykład, bo jest dosyć długa, jest do kolana, ma bardzo fajny krój, taki na lata 50., 60. Jest piękna, przepiękny zestaw kolorów moim zdaniem. Piszcie koniecznie, co sądzicie, jak się Wam podoba w tej sukience. Ja uważam, że jest rewelacyjna po prostu, jeszcze na wyprzedaży. I właśnie zastanawiam się, czy sobie zostawić ją. Jest minimalnie na mnie za duża, widzicie? Ona w pasie ma też luz, ale ja sobie ją związałam dlatego. I chyba tak bardzo tego nie widać, więc o ile ktoś z Was nie zachoruje na nią, to chyba sobie ją zostawię. Ale wiecie, ja tak zawsze mówię, bo zawsze te dwie rzeczy mi się tak bardzo spodobają, albo tak bardzo pasują do mojej szafy, że mam ochotę sobie je zostawić, więc dawajcie koniecznie znać, czy zostawiać, czy nie zostawiać. Albo czy komuś się bardzo podoba, bo dla mnie ona jest perfekcyjna, świetna, taka tutaj skromna dosyć. No nie ma co prawda rękawków, ale to można załatwić za pomocą jakiegoś narzutki białej na przykład, albo takiej niebieskiej, albo fajnego żakieciku letniego. Jest cudo. Kochani, ostatnia rzecz, którą kupiłam, to jest rzecz z tego sklepu Biga. No, powiem Wam, że ja nie lubię kupować w Bidze, bo tam są właśnie te sieciówy, oni mają teraz tą współpracę z tym ASOS, gdzie te rzeczy są strasznej jakości. O tym już mówiłam, nie będę się już rozgadywać. Ale kupiłam jedną super rzecz. Dokładnie taką narzutkę już miałam, w tym samym rozmiarze. Dokładnie, nie, ona była M-ka chyba. Czyli ta będzie trochę mniejsza, jest świetna, to jest Kimchi Blue, bardzo fajna marka, zobaczcie. To jest wiskoza, widzicie, tu jest Kimchi Blue i ma świetny krój ta narzutka. Bardzo artystyczny krój, świetnie jest zrobiona. Ma 3/4 rękawek, bez zapięcia i jest idealna do letnich sukienek. Ale nie tylko do sukienek, bo i do spodni, i do spódnic. Coś bardzo uniwersalnego, cieniutkiego, bardzo w fajnym stylu. Także to jest świetne i to było bodajże na wagę. Chyba w każdym razie zapłaciłam za to naprawdę niewielką sumę, jak na ten sklep. I to jest jedna z nielicznych rzeczy naturalnych, w miarę zbliżonych do natury, które były w tym sklepie. Więc ogólnie nie polecam Wam tej Bigi, chyba że macie inne zdanie, to dajcie znać. To jest ostatnia rzecz z tych zakupów. Kochani, jestem ciekawa
waszych opinii na temat tych rzeczy, dajcie koniecznie znać. Piszcie, co się wam najbardziej podoba. No i żegnam się już z wami bardzo serdecznie. Pozdrawiam was. Do zobaczenia. Cześć!